Obywatelski. Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Bardzo się cieszę, że was widzę. Chociaż was nie widzę, to jak wiecie, że was widzę oczyma duszy, to promieniowanie między nami, wasze wsparcie duchowe czuję, więc jest tak właściwie, jakbym was widział. Gorąco wam dziękuję za wasze wsparcie duchowe, wsparcie internetowe, za to, że udostępniacie link do tego programu, za to, że wysyłacie link do tego programu znajomym, wrzucacie ten link w waszych mediach społecznościowych. No i bardzo gorąco dziękuję za łapki. Przypominam o łapkach. Każda łapka sprawia, że więcej osób zobaczy te transmisje, usłyszy to, o czym mówimy, zobaczy nasze skany, zobaczy naszą gościnię Agnieszkę Bryc, na którą czekamy, bo mały chochlik znowu się zdarzył i nas rozłączył, ale Agnieszka za chwilę się na pewno pojawi. Jeśli dobrze pamiętam, to Olga, nasza stała komentatorka, napisała, że mamy dzisiaj piękny dzień. Olgo, gdybyś mogła tutaj na czacie potwierdzić, że to ty, bo nie chciałbym tutaj czegoś pomylić. Ale tak, zdaje mi się, że to ty napisałaś na czacie. Mamy piękny dzień. Joe Biden zaskoczył wszystkich. Pokazał ogromną odwagę. No i w tej chwili wiele osób i słusznie przypomina, jak to jeszcze niedawno pisowcy zachwycający się prokremlowskim, antyukraińskim prezydentem Donaldem Trumpem atakowali Bidena, nazywali go katastrofą, starym dziadkiem, który nic nie umie, który o niczym nie wie, który się boi, nic nie rozumie, który sobie nie poradzi. Trolle szerzyły, pisowskie trolle szerzyły nawet takie różne brzydkie bardzo opowieści o tym, jakoby Joe Biden był pedofilem. To też pamiętamy te kalumnie. A teraz muszą niestety zjeść własne języki i połykać własne słowa i obłudnie kłaniać się prezydentowi Stanów Zjednoczonych, który ich zawstydził, ale przede wszystkim Joe Biden zawstydził Rosjan, zawstydził rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, który właśnie jest w trakcie ofensywy lutowej, jak to bywa nazywane, jest właśnie w trakcie ofensywy, która miała wreszcie rozwiązać ukraiński problem, mówiąc brzydko, i nie przypadkiem tutaj nawiązuje do hitlerowskiego sformułowania o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, bo Rosjanie wobec Ukrainy też mają zamiary, a na pewno zapędy ludobójcze. O tym, jak Rosja przeżywa to, co się właśnie dzieje w Ukrainie, zapytamy Agnieszkę Bryc, która już z nami jest. Dobry wieczór, już jestem. Bardzo dziękuję za zaproszenie i przepraszam za te komplikacje, ale to zwykle tak jest, że jak prezydent Biden zbliża się do granic Rosji z jakąś wizytą, czy to jest w Warszawie, czy dzisiaj był w Kijowie, to tak jak on ma kłopoty, czyli na przykład ogłaszany jest, czy wybrzmiewa w Kijowie wówczas alarm przeciwpowietrzny, przeciwrakietowy, to oczywiście ja sobie tutaj absolutnie żartuję, to my często opowiadając o Rosji mierzymy się z różnymi problemami technicznymi, ale to jest raczej, oczywiście to są żarty, to jest raczej sprzęt, który nie nadąża za rzeczywistością, ale mogę powiedzieć tak, że nie nadąża za rzeczywistością, bo Tomku, o tym też mówiłeś, kremlowska propaganda. Ewidentnie Rosjanie byli dzisiaj zaskoczeni. Ja obserwowałam ich reakcję i ona się układa w taki typowy schemat. Jeżeli Rosjanie mierzą się z trudnym problemem, to po pierwsze nigdy nie reagują w sposób taki publiczny, oficjalny, czyli z założenia Kreml milczy. Dzisiaj także Kreml milczy, jakby Putin nie reaguje, Pieskow nie reaguje, co oznacza, że nie chcą przyznać się do, czyli nie chcą legitymizować tej wielkiej historycznej wizyty prezydenta Bidena w Kijowie, czyli uznać sojusz, skuteczny sojusz Zełeńskiego i prezydenta Bidena, ale to takie, tak jak powiedziałam, to jest typowe ze strony rosyjskiej.
To jest raz. Po drugie, nie reagują także z tego powodu, że wizyta Bidena, ta niespodziewana, ona przykrywa medialnie, to znaczy jest takim wielkim newsem także w Rosji, że przykrywa medialnie to wielkie wystąpienie prezydenta Rosji, które zapowiadano od tygodni, a może od, może nie tygodni, ale od dłuższego czasu właśnie na jutro. I cała machina propagandowa rosyjska, ona się przygotowywała, czyli nakręcała temat od tygodni, przygotowywała publikę do tego, że to będzie wielkie orędzie wielkiego prezydenta, że prawda, prezydent Putin jutro ma powiedzieć coś wielkiego. Ja nie wiem, co wielkiego ma powiedzieć, natomiast prezydenckie media bardzo podbijają to jutrzejsze wystąpienie. Tymczasem prezydent Biden przyjechał i skradł show. I to jest główny problem dzisiaj kremlowskich mediów. Skradł show w sposób po prostu, jak to mówią Rosjanie, bezczelny, ponieważ to jest przecież ten prezydent, o którym często, zresztą sam mówiłeś tutaj przy wprowadzeniu, ale kremlowska propaganda używa dokładnie takich samych, jeżeli nie bardziej brutalnych określeń, mówiąc o prezydencie Bidenie jako o tym, który, prawda, jest skrajnie niedołężny, który nie komunikuje się z rzeczywistością. Mówią o nim stary wuj Joe albo no, te epitety są naprawdę nie do cytowania. Natomiast okazuje się, że to jest jednocześnie ten przywódca amerykański, ten, prawda, wiekowy senior, który jest w który skutecznie, nie chcę powiedzieć, ale sprowadza Rosję do pozycji państwa, które stoi na skraju klęski militarnej. Czyli tutaj to jest podwójne o, coś uderzenie. Z dźwiękiem znowu. Mamy problem. Nie wiem, już mamy dobrze? Chyba już powiedzmy. Teraz dobrze. Tak. Teraz jest dobrze. Więc Rosjanie mają ogromny problem z wizytą Joe'ego Bidena, ponieważ, tak jak powiedziałam, przykrywa to wielkie orędzie Putina, a po drugie jest uderzeniem w twarz, bo, i tutaj cytuję RIA Novosti, to jest taka agencja informacyjna, jedna z czołowych rosyjskich, takich powiedziałabym kremlowskich propagandowych, przekazów dnia i RIA Novosti dzisiaj się skarżyła, że oto właśnie prezydent Biden, jak to Amerykanie mają w zwyczaju, znowu oszukał w domyśle Rosjan, ponieważ on całą wojnę, czyli od roku, powtarzał, że nie przyjedzie do Kijowa, że to jest strefa wojny, że nie przekroczy tej czerwonej linii, tymczasem dzisiaj znowu, krótko mówiąc i tutaj cytuję, skłamał, bo nie tak miało być, tak? To znaczy Bidena miało nie być w Ukrainie, tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych się tam pojawił. Dochodzą do tego oczywiście bardzo emocjonalne komentarze takich czołowych propagandystów jak Maria Zacharowa, to jest rzeczniczka MSZ-u i taka jedna z harcowniczek rosyjskiej tuby propagandowej. Ona tylko oficjalnie jest rzeczniczką, ale tak naprawdę jest to żołnierka na froncie propagandowym. Dzisiaj ona, prawda, podbijała takie emocjonalne komentarze, publikując na swoim telegramie zdjęcie obu prezydentów w soborze z dopisem, który z nich jest, znaczy z takim zapytaniem, który z nich jest prawosławny, sugerując tym samym, znaczy jakby pokazując, że... W soborze, czyli dodajmy w prawosławnej katedrze w Kijowie. Tak, jakby pisząc między wierszami, sugerując to, że prezydent Zełenski ze swoim żydowskim pochodzeniem nie jest tym właściwym, jak to mówią Rosjanie, takim prawdziwym prezydentem słowiańskiego narodu. To była Zacharowa, to była RIA Novosti, ale tak już jakby schodząc jeszcze niżej, bo im niżej zejdziemy, tym więcej emocji, tym więcej takiego żargonowego, bardzo prymitywnego, nie chcę powiedzieć ścieku, ale komentarze były naprawdę niewybredne i one się nie nadają do cytowania. One mniej więcej się sprowadzają do tego, że oczywiście gdzie są te kindziały, które powinny natychmiast lecieć w kierunku Ukrainy,
jak Biden śmie w ogóle przekraczać granicę, że tu trzeba reagować, w zasadzie trzeba zmieść tą całą wasalną Europę, w tym Polskę, z mapy świata. Krótko mówiąc, Rosjanie w pełni zaskoczeni, to jest duży policzek dla nich, natomiast jutro będziemy mieli ciąg dalszy tego festiwalu. Zobaczymy, co Putin powie, bo on będzie musiał w jakiś sposób odnieść się do wizyty Bidena, to znaczy powiedzieć, że wszystko po planu, że to wszystko idzie według planu i pewnie, ja zakładam, zacytuję sam siebie, że Rosjanie jeszcze nie zaczęli na poważnie walczyć i że wszystko prowadzi do ich zwycięstwa. Cóż, prezydent Joe Biden powiedział, że Putin prawdopodobnie już sam wie, że mu się nie udało. Czy to jest jakaś aluzja do tego, co mógłby Putin jutro powiedzieć? Czy te niezwykłe słowa prezydenta Putina to ma być jakieś takie przyznanie się do porażki przykryte ogłoszeniem zwycięstwa? Znaczy ogłoszeniem zwycięstwa polegającego na tym, że na przykład Rosjanie ogłaszają, że zatrzymują się na tych ziemiach, które zajęli, ale już nie będą atakować dalej i nazywają to wielkim zwycięstwem wchłonięcia ziem rosyjskich do ziem rosyjskich. Ale ja myślę, że to nic nie jest wzajemnie sprzeczne, bo to, że Rosjanie, to jest taka typowa metoda, lustra, i takiego odwracania pojęć, to znaczy Rosjanie oskarżają o swoje zbrodnie Ukrainę, to znaczy sami zachowują się i wykorzystują swoich własnych nazistów i faszystów w walce z Ukrainą, oskarżając o to Ukraińców, a dzisiaj ponosząc porażkę mówią, że to jest sukces, że Rosja po pierwsze walczy, bo to jest ten sukces, że walcząc z całym Zachodem, broniąc wielkiej historycznej Rosji w Ukrainie, daje odpór tym wrogim anglosasom, którzy od lat knują przeciwko Rosji i o niczym innym nie marzą i dzisiaj realizują plan rozsadzenia Rosji od środka, pokonania jej i, prawda, wymazania z mapy politycznej świata. Więc prezydent Putin, jeżeli ogłosi zwycięstwo, to on będzie szedł właśnie w tym kierunku, że nie udało się Rosji rzucić na kolana, że przetrwała pierwszy rok takiej ofensywy gospodarczej. A, rozumiem, przepraszam, że ci przerwę. On ogłosi, że to Ukraina napadła Rosję, a Rosja się dzielnie obroniła. No, ogłosi z pewnością to, co głosi od roku, że działania Rosji były wymuszone agresją wrogiego Zachodu. Rosja się broni w Ukrainie przeciwko agresji Zachodu. Jeżeli byśmy tego ciągle nie rozumieli, to prezydent Putin jutro nam to powtórzy. Ogłosi zwycięstwo, czyli to, że Rosja przetrwała ten pierwszy rok trudnej wojny, ale tu trzeba oczywiście przyjąć fakt, że Rosja, a szczególnie rosyjska gospodarka, tak, przetrwała. Tylko pamiętajmy, że to tak samo jak Zachód ten pierwszy rok się często boleśnie, ale jednak konsolidował, tak? Znaczy to trzeba było naprawdę wykonać wielką pracę, żeby państwa zachodniej Europy przestały romantyzować Rosję, żeby przestały wierzyć naiwnie, że z Rosją można się dogadać, że tu wcale nie trzeba doprowadzić do zwycięstwa. I tutaj widzimy duży progres właśnie na tym, prawda, jakby w tym kierunku. Natomiast Rosjanie fakt przetrwali, ponieważ oni się tak samo skonsolidowali, co więcej, oni byli o krok do przodu, czyli gospodarczo przygotowywani od kilku lat na sankcje Zachodu. Tymczasem, i to jest najważniejsze, Rosjanie wchodzą w drugi rok inwazji na, chciałabym powiedzieć, na musiku, to znaczy na czym? Nie będą na pusiku, przepraszam, to takie karciane, chociaż ja sama nie gram w karty, ale tak mi przyszło do głowy. Czyli na tak zwanym, dzisiaj są na większym musie niż byli podczas pierwszego roku inwazji. To znaczy, że desperacja osiągnięcia zwycięstwa jest większa, podczas gdy sytuacja jest znacznie trudniejsza niż w pierwszych miesiącach wojny, bo skończyła się renta surowcowa i Rosjanie
tak jak mieli przez te kilka pierwszych miesięcy wystarczający dopływ gotówki, żeby utrzymać swoje państwo i opłacać inwazję, tak już dzisiaj doszło do tak zwanego dekaplingu, czyli odcięcia się od rynku rosyjskiego. I Rosjanie nie dość, że nie mają najlepszego swojego najbardziej intratnego rynku europejskiego, to jeszcze musieli się w międzyczasie zwasalizować w relacjach gospodarczych i politycznych z Chinami. I efekt jest taki, że gospodarczo będą mieli ogromne kłopoty dzisiaj, ponieważ tak jak powiedziałam, nie będzie już renty surowcowej, wchodzą w nowy rok z olbrzymią dziurą budżetową, ale ona też wynika z tego, że po prostu dosypuje się pieniędzy na rynek pracy, do poszczególnych sektorów gospodarczych. Natomiast Rosjanie spodziewają się naprawdę drugiego, bardzo trudnego roku, który już nie będzie taki wzmożeniowy. Tak? Rosjanie poza tym, zresztą to obserwujemy, bardzo źle przyjęli pierwszą falę mobilizacji, a teraz narastają te wielkie takie spekulacje, plotki o tym, że oto Putin ogłosi kolejną falę mobilizacji, bo przecież armia rosyjska ma wzrosnąć do 1,5 miliona, więc trzeba ją zasilić nowym mięsem armatnim. I to już nie będzie tak dobrze, jakby nie będzie takiego zaskoczenia jak podczas pierwszej fali. I Kreml faktycznie spodziewa się tego, że to może pójść z dużym oporem. Dlatego to, co robi, to przeprowadza tak zwaną ukrytą mobilizację, czyli oficjalnie jej nie ma, a to, kogo pobierają do armii, nazywa się uzupełnianiem stanu osobowego. Znaczy pewnym uzupełnieniem poboru rezerwistów. Coraz częściej, i to też jest ważne, rezerwiści i ci, którzy są brani do wojska, są coraz lepiej poinformowani, jakie mają prawo, coraz bardziej świadomi są tego, że mobilizacja ogłoszona, ta tak zwana częściowa mobilizacja, jest absolutną fuszerką prawną, ponieważ Rosja powinna, to znaczy Putin powinien ogłosić stan wojenny, wprowadzić mobilizację, tymczasem on się zachował w taki typowy sposób, to znaczy oprzedł wszystkie te takie oficjalne wymogi i wprowadził, prawda, ustawami dokładnie te same regulacje, które wprowadziłaby ta legalna, pełna mobilizacja. Dlatego nazwał ją między innymi częściową mobilizacją. Więc Rosjanie coraz częściej wiedzą, jak unikać, jak prawnie się też bronić. I nawet my mamy doniesienia, i to nie są pojedyncze doniesienia o tym, że rosyjscy zmobilizowani odmawiają wykonania, no, może znaczy odmawiają wysłania na ten odcinek donbaski frontu, na przykład skarżąc się, że obiecywano im w tych punktach mobilizacyjnych, że będą służyć na przykład w Kaliningradzie. Tak? To nie tak miało być. Więc drugi rok będzie naprawdę ciężki dla Putina. Natomiast nie wiemy, jak to będzie wyglądało do końca, bo przecież to jest sprawa dynamiczna i tak naprawdę wszystko będzie zależało od wielu czynników, między innymi od tego, czy my jako Zachód będziemy chcieli tę wojnę skończyć szybciej, czyli ograniczyć szkody i ofiary po stronie ukraińskiej, dostarczając jej tak dużo broni i przekraczając wszystkie ograniczenia, które na siebie nałożyliśmy w niedostarczaniu, prawda, bardzo nowoczesnej, tej takiej skutecznej broni, bo pamiętajmy, obrona nie prowadzi tylko do zwycięstwa. Ukraina nie może się tylko obronić, ona musi zwyciężyć Rosję po to, żeby można było wymusić na Rosji wycofanie się, czyli odstąpienie od imperialnej polityki w dosyć skuteczny sposób. Jeżeli my zrobimy to na miękko, czyli Ukraina się tylko obroni, to możemy zapomnieć o tym, że Europa będzie bezpieczna, bo Rosja wtedy, ja to powtarzam do znudzenia, naprawdę wróci po kilku latach wzmocniona i z takim przekonaniem, że nikt jej nie był w stanie pokonać, więc z poczuciem własnej wyjątkowości. No, Rosja musi zostać, niestety, to jest brzydkie słowo, ale w tym przypadku konieczne, Rosja musi zostać upokorzona.
I pytanie, na ile Zachód będzie zdeterminowany, bo jeżeli Rosja zacznie definitywnie przegrywać i będzie musiała się wycofać z terenów zagarniętych, to natychmiast usłyszymy chór gołąbków pokoju mówiących, że dobrze, dobrze, to teraz już żadnego odwetu, wstrzymajmy tych zajadłych ukraińskich kozaków, niech nikt nie przekracza rosyjskiej granicy, niech nikt nie robi Rosji krzywdy i trzeba i wróćmy szybko do handlu z Rosją, bo cierpią przecież zwykli Rosjanie, szarzy obywatele. Jakby to jest postawa, z którą my będziemy musieli się mierzyć, ale ja mam wrażenie, że takie myślenie faktycznie, tego się spodziewamy, natomiast plus jest taki, że i to trzeba naprawdę odnotować, że te środowiska w Europie Zachodniej, które bardzo często właśnie tak mówiły, one dzisiaj wydaje się zrozumiały, albo przynajmniej elity polityczne tych państw zrozumiały, może nie do końca, ale progres jest naprawdę widoczny, że tu nie chodzi, że skrajną naiwnością jest po prostu doprowadzenie do zwykłego zawieszenia broni. To musi być rozwiązanie takie jak w przypadku II wojny światowej, kiedy trzeba pokonać agresora w sposób militarny i narzucić, czy w zasadzie stworzyć bezpieczny, stabilny pokój. I między innymi o tym w Monachium, ja tutaj tak szybciutko nawiążę, o tym mówili, prezentowali taki manifest stabilnego i trwałego pokoju w Europie Ukraińcy, gdzie wyłożyli swoje nie tyle warunki, co taką interpretację tego, co według nich jest w stanie zabezpieczyć Europę przed kolejną agresją Rosji. Jeżeli potraktujemy ten manifest w sposób poważny, choć on dla wielu wydaje się z takiej pierwszej perspektywy mało realistyczny, no to, ale trzeba zrozumieć, że my nie mamy innego wyjścia. To znaczy jedynie zwycięstwo w tej wojnie będzie w stanie zabezpieczyć Europę na dekady. Bo a tak, jakie to są warunki? Czy możesz je teraz wymienić? Tak, znaczy ja polecam sięgnąć do archiwów czy poszukać w materiałach związanych z konferencją monachijską. Tam występowała grupa związana z profesorem Chrycakiem, to jest taki lwowski historyk. Oni opracowali manifest, który mówił o tym, jak należy budować stabilny, bezpieczny pokój w Europie. I między innymi wskazywano, że absolutnie trzeba doprowadzić do tego, że Rosja poniesie nie takie fikcyjne i kosmetyczne retorsje, to znaczy poniesie de facto prawdziwą odpowiedzialność prawną, międzynarodową i polityczną. Krótko mówiąc, tu nie chodzi o ten tylko i wyłącznie pojedynczy trybunał w Hadze, ale chodzi o to, żeby Rosja jako państwo neototalitarne, agresywne, imperialne zapłaciła za to, tak jak zapłaciły Niemcy po II wojnie światowej. Znaczy trzeba absolutnie oczyścić zagrożenie, to znaczy pozbyć się tego zagrożenia. I oni wskazują też, jak to zrobić, tak? Jakie trybunały są potrzebne. Mówią o... Tak? Nie, słucham cię, słucham. Te trybunały dla Rosjan to bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa. Chętnie o tym posłucham. Ale ja też polecam, jeżeli mógłbyś kiedyś poprosić o komentarz czy o wyjaśnienie kogoś, jakiegoś specjalisty zajmującego się prawem międzynarodowym, no to są najlepiej zorientowani eksperci. Ja tylko mogę powiedzieć, że Ukraińcy nie tyle domagają się, ale oni mają pełne przekonanie, że trzeba sprawę rozwiązać w sposób prawno-międzynarodowy, czyli trwały i taki w oparciu o prawo. Tu nie chodzi tylko o to, żeby Rosję poniżyć w sposób taki jednostronny, ale zrobić to legalnie. Czyli my powinniśmy faktycznie stosować się do zapisów Karty Narodów Zjednoczonych i za łamanie tych zasad po prostu agresorów karać. Ja wiem, że to nie zawsze jest możliwe, natomiast trybunały, które mogą być stworzone ad hoc, albo które już funkcjonują, albo pociąganie do odpowiedzialności bardzo konkretnych, prawda, czy dowódców, czy generałów, czy polityków rosyjskich przez poszczególne państwa europejskie, bo przecież to może być każdy sąd w każdym kraju uznającym, prawda, statut takiego trybunału.
My możemy to robić także jakby w sposób kolektywny. Czyli Rosjanie muszą zapłacić za zbrodnie, muszą zapłacić fizycznie za zbrodnie, bo Ukraińcy mówią także o tym, że Rosjanie ze swoich funduszy muszą zapłacić za zniszczenie Ukrainy. I tu chodzi o te słynne fundusze zamrożonego, tej zamrożonej rezerwy walutowej. Sprawa nie jest łatwa, ale pamiętajmy, nie ma spraw w polityce międzynarodowej, które są bardzo proste, ale tutaj zawsze kluczowa jest wola polityczna, to znaczy przekonanie, że to trzeba zrobić, bo to jest w naszym wspólnym interesie, żeby Rosję pozbawić po prostu finansowania jej agresji. Największym. Tak, tak, słucham cię. Nie, przepraszam, ja tak zapowietrzyłam się. Nie, pomyślałem sobie, że największym wyzwaniem jest sprawa, jest kwestia i sfery informacyjnej. Bo tutaj ktoś napisał, że upokorzenie Rosji może się źle skończyć. Cóż, no te ostrzeżenia słyszymy od lat, że upokorzenie Rosji może się źle skończyć, ale pozwalanie Rosji na wszystko, co praktykowaliśmy wcześniej, się skończyło bardzo źle. Ja mogę się do tego odnieść? Tak, tak. Ja tylko dorzucę od siebie. My tak myślimy w sposób typowo zachodni, że upokarzanie państwa, które sprawia kłopoty, powoduje, że taki przywódca bądź takie państwo jest zepchnięte do narożnika i będzie się zachowywało jak takie zranione zwierzę. I to w zasadzie prawda, tylko że w przypadku Rosji doświadczenie wskazuje, historia dowodzi, że Rosja cofała się tylko wtedy, kiedy była na skraju katastrofy, albo politycznej, albo gospodarczej, albo militarnej. W pozostałym przypadku jakakolwiek, to znaczy jakiekolwiek pozwalanie jej wyjść z twarzą było zawsze dowodem naszej słabości i było zawsze zachętą do tego, żeby iść o krok dalej. Więc jeżeli ta zasada ma odniesienie w stosunku do krajów nie takich jak Rosja, znaczy przypadek Rosji jest pod tym względem nieco specyficzny i my dzisiaj naprawdę wiemy i to mówimy nie w sposób taki, jak to czasem, prawda, Zachód potrafił zarzucać Polsce, że tutaj kierujemy się pewnym takim rewanżyzmem. Nic takiego. To jest po prostu takie wieloletnie przyglądanie się temu, co działa na Kreml. Na Kreml działa metoda kar i nagród. Za agresją trzeba było Rosję już kilka lat temu skutecznie ukarać, bo to jest metoda, to byłaby metoda edukacyjna. I teraz, jeżeli Rosja jest naprawdę w takiej pełnej eskalacji, jest w pełnej inwazji i my mielibyśmy dbać o to, żeby prezydent Putin zachował twarz, no to jest dla niego zachęta na to, żeby traktować nas jak, tutaj nie będę cytowała kremlowskich propagandystów, ale oni mają takie specjalne określenie na słabą, liberalną Europę, która w sposób humanitarny traktuje resztę świata. I to upokorzenie, żeby ono coś dało, czyli żeby sprowadziło Rosję do pokory, moim zdaniem no, musi się wiązać z tym, że trzeba zmusić Rosję, nie wiem jak to zrobić, do odblokowania sfery informacyjnej w Rosji. To jest bardzo trudne, bo mało być może, nie spodziewam się, żeby po przegranej Rosji od razu wielu się tam rzuciło inwestorów z branży medialnej. Być może inni się rzucą, ci od wydobycia, ci od taniej siły roboczej, ale ci z branży medialnej być może nie będą tacy chętni, bo Rosja będzie biedna i tam będzie się słabo zarabiało na reklamach. Pytanie, jak do tego doprowadzić, żeby Rosjanie zaczęli dostawać prawdziwą informację o tym, co zrobili. Z tym był po wojnie w Niemczech Zachodnich, z tym był też potężny problem, bo informowano Niemców o zbrodniach nazizmu, a starano się to robić, ale jakby istniał też potężny opór przeciwko temu, który pochodził nie tylko od nazistów, byłych nazistów. Ludzie po prostu to wypierali, ludzie sabotowali wszelkie próby zastosowania polityki informacyjnej, która by uświadomiła Niemcom pełen obraz grozy zbrodni, jakie popełnił ich naród.
A Rosja jest większa niż Niemcy. Większa i prawdopodobnie nie uda się jej aż tak złamać wojną, jak złamano Niemcy. Więc co tu zrobić? Trzeba po pierwsze wiedzieć, że wszelkie zmiany w Rosji, albo inaczej większość zmian, które faktycznie miały miejsce w Rosji, one w odróżnieniu od Europy Zachodniej, gdzie one, prawda, wyrastały oddolnie, prawda, to były ruchy oddolne, pewne prądy kulturowe, religijne i tak dalej, ale one były zawsze takie, prawda, nie odgórne, autorytarne, tylko oddolne. W Rosji jest odwrotnie. Rosja przechodzi przemiany narzucane z góry. Nawet jeżeli społeczeństwo rosyjskie, zobaczmy, my czasem sobie żartujemy, że oczywiście to nie są żarty, ale to taki trochę nasz cynizm ekspercki, że prezydent Putin, gdyby chciał, to za tydzień może z siebie zrobić liberała, nie konserwatysty, tylko liberała, w dodatku bardzo progresywnego. I wtedy, i to dowodzą, i to o tym mówią także socjologowie rosyjscy, że rosyjskie społeczeństwo w swojej masie, nie mówię w elitach inteligencji, ale w tej swojej masie, która popiera prezydenta Putina, oni od zawsze, to znaczy od początku wojny, deklarują, że oni poprą każdą decyzję prezydenta Putina. I nie tylko szef Lewady, Gutkow, ale także inni badacze opinii publicznej, w ogóle społeczeństwa rosyjskiego mówią, że no niestety jest tak, że dzisiaj Rosjanie popierają inwazję, nie widzą w niej, znaczy nie mają jakiegoś dyskomfortu wewnętrznego, kiedy jednak dochodzą do nich informacje o masakrze na przykład w Buczy. I jeżeli prezydent Putin chciałby zakończenia wojny, to oni to poprą. Ale oni jednocześnie go popierają w takim oczekiwaniu zwycięstwa, prawda, tego sukcesu Wielkiej Rosji. Krótko mówiąc, Rosjanie poprą każdą decyzję swojego wodza. I stąd dla nas też wniosek jest taki, że jeżeli mielibyśmy coś robić, coś doprowadzać, wymuszać zmianę na Rosji, taką zmianę na rzecz bezpieczeństwa Europy i świata, to musi być to z jednej strony, oczywiście my możemy poprzez, nie wiem, NGOs, poprzez programy jakieś pomocowe inwestować w edukację społeczną, prawda, w to takie budowanie, w demokratyzowanie Rosji oddolnej, ale to jest wishful thinking, to jest myślenie życzeniowe. My musimy mieć świadomość tego, że bez zmiany na górze nie będzie prawdziwej zmiany. I tutaj jest tylko jedna pułapka, bo natychmiast pojawia się bardzo słuszny kontrargument, który mówi, no dobrze, ale co zmiana Putina na kogokolwiek innego zmieni? Ja przyznaję, ona pod tym względem nic nie zmieni, bo to jest ciągle ta sama elita, to są ci sami współpracownicy Putina, a Putin skutecznie, brzydko mówiąc, wyrzynał prawdziwą opozycję albo wsadzając do więzienia, albo powodując, że prawdziwi opozycjoniści albo ginęli, albo wyjeżdżali za granicę, czy uciekali za granicę. Natomiast jest tutaj luka, którą my widzimy i którą też od lat dostrzega Putin. I no, przykro mówić, że Putina nie zastąpi Aleksiej Nawalny, nie zastąpi żaden, prawda, ten pięknolity, liberalny opozycjonista, to oczywiście cudzysłów, ale realnym konkurentem dla Putina może być ktoś z wewnątrz systemu, ktoś, kto nie jest przesiąknięty do cna, prawda, tą taką wielkoruską ideologią, kto zachował w sobie trochę takiej wrażliwości społecznej. I takich było. A ja myślę inaczej. Znaczy, masz rację, że to musi być ktoś ze środka, ale zazwyczaj takie zaskakujące zmiany robią ludzie, którzy wcale nie wyglądają na reformatorów, bo im jest łatwiej. Bo nikt ich nie podejrzewa o chęć wprowadzenia jakichś zgniłych, liberalnych reform. To musi być jakiś inteligentny siłowik, który się cieszy opinią mocnego człowieka. Siłowik, czyli przedstawiciel frakcji siłowej i związany z wojskiem, ze służbami specjalnymi. To musi być człowiek, który ma opinię człowieka twardego, człowieka znającego się też na gospodarce, bo to jest duży problem dla Rosji, i człowieka mającego poparcie
Chin, bez którego jeszcze przez parę lat nic w Rosji, no będzie trudno cokolwiek w Rosji zrobić. I kiedy myślę o takim kandydacie, to od razu mi przychodzi do głowy Igor Sieczyn, szef Rosnieftu, uważany przez niektórych za drugiego człowieka w Rosji po Putinie. A widzisz, ale to jest twój kandydat i ja przyjmuję tutaj twój typ. I autentycznie jestem ciekawa, jak Sieczyn da sobie radę w tych takich, prawda, walkach na szczytach kremlowskich. Natomiast to, co ja obserwuję, to ja nie chcę powiedzieć, że Sieczyn nie, ale to jest jakby jeden wariant, ale ja widzę, że prezydent Putin, on ma taką nie tyle manierę, ale on ma już takie duże doświadczenie i on wie, jak się zabezpieczyć przed zmianą władzy. Naprawdę. Znaczy to, że nie wychodzi Rosjanom na froncie, to jest sprawa wojska, ale to jest sprawa wojska i powiedzmy kilku innych rzeczy, między innymi korupcji. Ale jedną z tych rzeczy, które Putin zrobił skutecznie, no to pozatykał wszystkie luki, które można byłoby, prawda, rozsadzić, wyważyć, a mogłaby to zrobić opozycja albo jego konkurenci wewnątrz systemowi, aby wywindować swojego własnego charyzmatycznego przywódcę, który mógłby stanowić dla niego realne zagrożenie. Ja tylko powiem na marginesie, to o kim ja myślałam z tym wewnętrznym konkurentem, no to na początku lutego 22 lata kolonii karnej dostał Siergiej Furgał. My o nim mówiliśmy 3 lata temu, kiedy Chabarowsk tak masowo protestował przeciwko Putinowi i Kremlowi właśnie w obronie swojego gubernatora, ale pamiętajmy, Furgał był człowiekiem Kremla. Tylko tyle, że człowiekiem autentycznie popularnym, który zagrażał swoją popularnością, to znaczy niepokoił swoją popularnością i skutecznością w ten sposób, że Chabarowsk był zbyt daleko od Moskwy i w sposób naturalny ciążył w kierunku Azji, prawda? Czyli obawiano się takiego tektonicznego przesunięcia Dalekiego Wschodu w kierunku Azji. Więc został po prostu usunięty, oskarżony w fikcyjnym procesie i skazany. Ale takim samym politykiem, a jeszcze bardziej groźnym, bo najbardziej popularnym rosyjskim politykiem szczebla regionalnego, z autentyczną charyzmą, był Roizman, czyli mer Jekaterynburga. Aresztowany niedługo po wybuchu, znaczy po inwazji rosyjskiej, za słowa, że to nie jest specoperacja, tylko to jest inwazja. To był tylko pretekst, grozi mu od 5 do 15 lat więzienia i pewnie tyle dostanie, ale on mógł, on był tym, który naprawdę zdobywał serce i umysły Rosjan i stanowił realne zagrożenie dla Putina. Ale i tak jak powiedziałam, czyli Putin skutecznie stara się kontrolować i eliminować swoich konkurentów, a więc zabezpieczać się na wariant B, czyli kryzys tak głęboki, w którym na przykład ktoś wymusi na nim jakieś zmiany na Kremlu. I te, ja już chyba o tym mówiłam w rozmowie z tobą, ale tutaj te zmiany typowane są przede wszystkim jakby dwa warianty, na miękko i na twardo. To znaczy na miękko, jeżeli Zachód będzie naciskał bardzo skutecznie, na przykład wycofa swoją legitymizację i uznanie dla Putina, to znaczy my jako Zachód powiemy wprost, że Putin absolutnie nie, to nie jest, to jest zbrodniarz wojenny, my z nimi nie rozmawiamy i wtedy Putin zaoferuje nam tak zwanego, tak jak już mówiłam, dobrego cara, czyli kogoś, kto, w kim my się rozkochamy jako Zachód. To będzie ktoś... Nowego Miedwiediewa. I tutaj, prawda, mówiliśmy o tym, ty mówisz Sieczyn, a ja mówię Miszustin albo Miszustin, albo, dobrze, tutaj zostawmy kropeczki. Zostawmy tutaj kropkę, bo zostawmy nawet 3 kropki, no bo rzeczywistość, przyszłość jest zawsze nie do końca przewidywalna. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę rozświetlającą rosyjskie mroki, w tym sensie, że możemy się w nich lepiej rozeznać. No i zapewne za jakiś czas znowu zaproszę, żebyśmy mogli porozmawiać o rozwoju sytuacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A my przechodzimy do głównego bohatera naszego wieczoru, jednego z głównych. Chodzi o
profesora Zdzisława Krasnodębskiego, ideologa PiS, ideologa pisowskiego, który jest jednym z, może nie najbardziej, bo oni wszyscy są bardzo antyzachodni, ale on jest antyzachodni w sposób najbardziej jawny. Zakładam okulary, ponieważ będzie trochę skanów. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Izę, której bardzo dziękuję za realizowanie tej transmisji, żeby pokazała nam pierwszy skan. To jest publikacja pisowskiego portalu W Polityce, gdzie widzimy profesora Krasnodębskiego, który mówi, że zagrożenie dla naszej polskiej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu. Myślę, że wielu z Państwa nie trzeba tych szokujących słów przypominać. Poproszę o następny skan. To jest treść zapisów ewidencyjnych Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa dotyczących Zdzisława Krasnodębskiego. One są dostępne, to co Państwo widzą jest dostępne w internecie, w internetowym katalogu Instytutu Pamięci Narodowej. Potem przejdziemy do materiałów bardziej niedostępnych, a pochylamy się nad nimi, no bo chyba warto zajrzeć w przeszłość kogoś, kto głosi takie tezy, żeby sprawdzić, kiedy u niego się to zaczęło. Kiedy stał się zaciekłym wrogiem Zachodu i jakie na to mogły wpłynąć czynniki. Tutaj czytamy, że Zdzisław Krasnodębski w 1979 roku został zarejestrowany przez Wydział III Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, esbecki Wydział III. Objęto go inwigilacją, nie wiadomo dlaczego, nieznany jest powód. Materiały dotyczące tej inwigilacji zostały przekazane do Departamentu Pierwszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A Departament Pierwszy to był wywiad zagraniczny PRL, cywilny wywiad zagraniczny PRL. Dalej czytamy, że kiedy papiery Krasnodębskiego trafiły do wywiadu, to w wywiadzie PRL, w Departamencie Pierwszym MSW, Krasnodębskim zajął się Wydział 11, zajmujący się przeciwdziałaniem dywersji politycznej płynącej do Polski z Zachodu, czyli złym wpływom zgniłej Anglii, Ameryki, Francji i tak dalej, jak również Niemiec zachodnich. Zabezpieczenie zostało zarejestrowane i zrezygnowano z niego dopiero w 1989 roku. Co to znaczy? To znaczy, że przez 10 lat Zdzisław Krasnodębski był zabezpieczony, przez 9 lat był zabezpieczony, tak się na to mówiło, przez Departament Pierwszy MSW, przez wywiad zagraniczny PRL. I co oznaczało zabezpieczenie? No przeważnie czasem oznaczało kogoś, kogo dopiero wstępnie badano. I nie wiadomo było jeszcze, czy takiego człowieka należy zwalczać, czy nie, ale w większości wypadków zabezpieczenie oznaczało konfidenta. Konfidenta, przeważnie chodziło o konfidentów luźno współpracujących ze służbą, o tak zwane kontakty operacyjne albo kontakty informacyjne, bo tak to nazywano w departamencie pierwszym, niektórych konfidentów tak nazywano. I na dole tego skanu czytamy, że brak materiałów sprawy. Papiery Zdzisława Krasnodębskiego tajemniczo zniknęły. Dlaczego? Nie wiadomo. Poproszę o kolejny skan. To jest, to co widzimy, to jest donos. To jest fragment donosu, czyli informacja źródła o pseudonimie Józef, bo tak się składa, że Zdzisław Krasnodębski w latach 70. podróżował sobie po świecie, komuniści mu w tym nie przeszkadzali i nie wszystkim to się podobało. W 78 roku jeden z konfidentów esbeckich, pseudonim Józef, poinformował funkcjonariuszy, że Krasnodębski od chwili wyjazdu do RFN i powrotu do kraju zmienił się nie do poznania. Wśród swoich znajomych i przyjaciół wychwala pod niebiosa, jaki to jest dobrobyt, jaka demokracja w RFN, czyli w Niemczech Zachodnich, i jak to dobrze żyje się ludziom w kapitalistycznych Niemczech Zachodnich.
Krasnodębski chwalił również to, że w Niemczech Zachodnich, na Zachodzie, profesorowie i studenci mogą się swobodnie wypowiadać na różne tematy. Stara się, dokładny cytat tutaj mamy taki brzmiący tak, stara się przekonać, że demokracja na Zachodzie jest o wiele wyższa od naszej, czyli tej pseudodemokracji komunistycznej. Zatem nie zawsze Krasnodębski walczył ze zgniłym Zachodem. Jeszcze w 1978 roku najwyraźniej nie. Poproszę o kolejny skan. To jest ostatnie zdanie tego donosu, tej informacji pochodzącej od konfidenta. Czytamy tutaj, że widzimy tutaj, że na samym dole widzimy pieczęć Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc prawdopodobnie ten donos pochodził od jakiegoś konfidenta Departamentu Pierwszego MSW, od jakiegoś konfidenta wywiadu zagranicznego PRL. Z tego należy wnioskować, że wtedy jeszcze Departament Pierwszy MSW, wywiad zagraniczny PRL, uważał Zdzisława Krasnodębskiego za wroga. I tutaj mamy taką małą zagadkę, ponieważ tak jak mówiłem, zabezpieczeniem obejmowano osoby, które uznawano za potencjalnych wrogów. Osoby, które należało sprawdzić. I takie zabezpieczenie zazwyczaj trwało krótko. Potem człowiek zostawał uznany za wroga, zakładano mu sprawę operacyjnego sprawdzenia albo sprawę operacyjnego rozpracowania. Był traktowany jako figurant, czyli człowiek śledzony, zwalczany. A tymczasem tutaj widzimy, że Zdzisław Krasnodębski jest zabezpieczony przez wywiad PRL przez następne 9, znaczy przez 9 lat, od 80 do 89 roku. To by znaczyło, że to wstępne badanie w jego przypadku trwało bardzo długo, albo to by znaczyło, że w pewnym momencie zabezpieczenie potencjalnego wroga przeobraziło się w zabezpieczenie konfidenta. Technicznie rzecz biorąc, zabezpieczenie oznaczało po prostu, że ten ktoś jest pod opieką danej jednostki, ten ktoś jest monitorowany przez daną jednostkę, która go zabezpieczyła, i wszystkie inne jednostki, które chciałyby się tym człowiekiem zająć, muszą najpierw się z tą jednostką skontaktować i skonsultować. I tak jak mówiłem, dotyczyło to albo potencjalnych wrogów, których jeszcze nie zbadano, a których później rozgrzeszano, jeśli nie byli wrogami, albo których jednak klasyfikowano jako wrogów. Jeśli takie zabezpieczenie trwało długo, to raczej sugeruje to, że mamy do czynienia z konfidentem albo z kandydatem na konfidenta, którego bardzo długo obrabiano, żeby go zwerbować. Poproszę jeszcze raz o ten sam skan, który nam właśnie zniknął. Wróćmy do niego na chwilę. W ostatnim zdaniu donosu, które widzimy nad pieczęcią, czytamy, że Krasnodębski zapowiadał, że przed następnym wyjazdem do Niemiec Zachodnich wyda duże przyjęcie, na które zaprosi najbliższych i przyjaciół z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Czyli miał przyjaciół w kręgach rządowych PRL. Poproszę o następny skan. Tutaj połączyłem dwa fragmenty tego samego donosu. Niestety widzę, że ucięło nam górną część skanu. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Tak czy inaczej, czytamy tutaj, że Krasnodębski, na dole tego skanu czytamy, że Krasnodębski ma wielu znajomych w resorcie szkolnictwa wyższego, czyli w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, i twierdzi, że to Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego chce, żeby on wyjeżdżał za granicę. To tak a propos jego kontaktów ze sferami rządowymi PRL, a na górze czytamy, że tutaj ucięło nam słowo ojciec, czytamy, że ojciec Krasnodębskiego był komendantem Wojskowej Komendy Rejonowej w Grójcu i został zwolniony z wojska.
Nie wiemy dlaczego. W tym skanie, zaraz niżej, w tym drugim fragmencie podklejonym niżej, na jego górze, czytamy, że Krasnodębski i jego żona bardzo źle wyrażają się o wojsku i polityce krajowej, przyczyn zwolnienia ojca z wojska nie podają. Zatem nie wiemy, dlaczego go zwolniono. Widzimy, że Krasnodębski się tutaj trochę żali i próbuje się przedstawiać jako ofiara komunistycznego reżimu, a w każdym razie próbuje tak sugerować, że jego ojciec taką ofiarą był. Poproszę o następny skan. Tymczasem zupełnie co innego znajdujemy w archiwum cyfrowym Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie jest mowa o ojcu Krasnodębskiego. Widzimy, że w spisie, to jest górna część skanu, który widzimy, to jest nagłówek spisu źródeł, osobowych źródeł informacji, to jest i właścicieli lokali konspiracyjnych Wojskowej Służby Wewnętrznej. To jest po prostu spis agentów Komunistycznej Wojskowej Służby Wewnętrznej, która w wojsku komunistycznym pełniła rolę podobną do Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, była jej odpowiednikiem. Czytamy tutaj, że Edmund Krasnodębski, urodzony 16 listopada 1925 roku, był konfidentem Wojskowej Służby Wewnętrznej, działającym pod pseudonimem Szary. Czytamy też, że Edmund Krasnodębski, urodzony w Sokołowie Podlaskim w 1984 roku, został dopuszczony do spraw tajnych. Prawdopodobnie chodzi o tajemnicę wojskową. Zatem komuniści nie zawsze prześladowali Edmunda Krasnodębskiego, ojca Zdzisława. W latach 50. i 60., jak wynika z tego tutaj wpisu z archiwum cyfrowego IPN, Edmund Krasnodębski byłby konfidentem Komunistycznej Wojskowej Służby Wewnętrznej, a w latach 80. byłby dopuszczany do spraw tajnych już jako człowiek niemal 60-letni, 59-letni, więc musieli mieć do niego, przynajmniej w niektórych okresach, spore zaufanie. Skąd wiemy, że ten Edmund Krasnodębski jest ojcem Zdzisława Krasnodębskiego? Poproszę o kolejny skan. Tutaj skleiłem dwa fragmenty wniosku paszportowego, który Krasnodębski złożył w Komunistycznej Służbie Bezpieczeństwa, gdy starał się o wyjazd. Czytamy, na górze widzimy, że podaje nazwiska swoich, podaje imiona swoich rodziców, imię ojca to Edmund, a niżej widzimy, jak wpisał dokładniejsze dane ojca, Edmund Krasnodębski, urodzony 16 listopada 1925 roku, emeryt. Data urodzenia się zgadza, jak widzimy, ponieważ ten Edmund Krasnodębski, konfident, też był urodzony 16 listopada 1925 roku. I zgadza się też miejsce urodzenia. Poproszę o kolejny skan. Ponieważ w niektórych źródłach, jak na przykład w tym fragmencie artykułu z portalu sokolowpodl.pl, czyli z portalu Sokołowa Podlaskiego, czytamy, że ojciec Zdzisława Krasnodębskiego był sokołowianinem, czyli mieszkańcem Sokołowa Podlaskiego. Poproszę o następny skan. To, co teraz widzimy, to jest pismo przewodnie, z którym donos widziany przez nas wcześniej wpłynął do biura paszportowego, do biura paszportów MSW, a dokładnie na ręce naczelnika wydziałów paszportów Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Naczelnik Wydziału Paszportów był oczywiście esbekiem, bo to funkcjonariusze Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa wewnątrz MO, wewnątrz Milicji Obywatelskiej, decydowali o paszportach. I widzimy tutaj, że ten donos
Został wysłany 20 grudnia 1978 roku. Na górze tutaj widzimy napisaną tak ukośnie pismem odręcznym decyzję. Najprawdopodobniej podjął ją sam naczelnik Wydziału Paszportów. I czytamy tutaj, że naczelnik pisze zastrzec wyjazdy, czyli zakazać Krasnodębskiemu podróży za granicę. Taką podjął decyzję pod wpływem tego donosu. I to jest oczywiste. To, co tutaj dziwi, to data podjęcia tej decyzji. To jest 31 stycznia 79 roku. Poproszę o kolejny skan, to będzie zoom. Widzimy tutaj, mamy zbliżenie, 31 stycznia 1979 roku, a pismo zostało wysłane 20 grudnia 1978 roku. I wiemy, że w komunistycznej Polsce korespondencja urzędowa nieraz była ślamazarna i trwała długo, ale nie w przypadku esbeków. Oni działali bardzo szybko. To była jedna z nielicznych rzeczy w PRL, która działała bardzo sprawnie. To była biurokracja esbecka. Ona działała bardzo sprawnie. Więc ta zwłoka tutaj trochę dziwi. Pismo 20 grudnia najpóźniej musiało kilka dni później trafić do biura paszportów. Powiedzmy sobie tuż przed świętami. Załóżmy, że przerwa świąteczna mogła tu coś opóźnić, no ale potem jest 1 stycznia, 2 stycznia i już wtedy decyzja jakaś powinna była zostać podjęta, a nie została. Biuro paszportów, naczelnik Wydziału Paszportów najwyraźniej czekał jeszcze cały miesiąc, aż do końca stycznia. To jest bardzo dziwne i to wzbudziło nie tylko moje zdziwienie, poproszę o kolejny skan. To, co tutaj widzimy, to jest pismo, które trafiło do naczelnika Wydziału Paszportów Komendy Stołecznej MO, czyli do człowieka odpowiedzialnego za tę zwłokę. Pismo przyszło z esbeckiego Wydziału III Komendy Stołecznej MO w Warszawie. Wydział III zajmował się walką z opozycją i tutaj w tym piśmie czytamy, co następuje. Jesteśmy w posiadaniu sprawdzonej informacji, że Krasnodębski Zdzisław przebywa aktualnie w Republice Federalnej Niemiec. Jak wynika z akt paszportowych, wyżej wymieniony posiada zastrzeżenie wyjazdów za granicę, czyli zakaz wyjazdów, a paszport jego znajduje się w aktach. Prosimy o wyjaśnienie, jak doszło do wyjazdu Zdzisława Krasnodębskiego za granicę mimo posiadanego zastrzeżenia oraz zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. No i na to pismo pojawiła się odpowiedź. Ona też trafiła do teczki paszportowej Zdzisława Krasnodębskiego, którą właśnie przeglądamy, bo te dokumenty pochodzą z jego teczki paszportowej. Poproszę o kolejny skan. Nie. Poproszę o poprzedni skan, skan numer 12, bo tutaj chyba żeśmy trochę za daleko pojechali. Coś nam się chyba nałożyły dwa skany na siebie. No ale to, co widzimy tutaj, to jest odpowiedź. To jest odpowiedź. To jest odpowiedź jednego z funkcjonariuszy, który był tutaj odpowiedzialny za tę sprawę, który pisze tak. Uprzejmie informuję, że 27 października 1977 roku wydano paszport służbowy Zdzisławowi Krasnodębskiemu, ponieważ nie było żadnych przeszkód, na podstawie których należało wycofać paszport. 8 stycznia 79 roku wyjechał on do RFN, do Niemiec Zachodnich. A w dniu 9 lutego, na podstawie materiałów przesłanych nam, tutejszy wydział wniósł obywatelowi Krasnodębskiemu zastrzeżenie na wyjazd do krajów kapitalistycznych i Jugosławii. Niezwykła zwłoka. Po pierwsze zwłoka naczelnika Wydziału Paszportów, który sobie poczekał do końca stycznia, a potem jeszcze po jego decyzji czekano 10 dni.
10 dni to trwało, zanim biuro paszportów w Komendzie Stołecznej poszło za głosem naczelnika i wniosło zakaz wyjazdów zagranicznych dla Zdzisława Krasnodębskiego. No, można powiedzieć, miał chłop szczęście. Potem miał chłop szczęście, można powiedzieć, aczkolwiek mamy tutaj kolejną dziwną okoliczność, podobną, przypominającą to długie dziewięcioletnie zabezpieczanie Zdzisława Krasnodębskiego przez wywiad zagraniczny PRL. Potem takiego szczęścia już nie miał. Poproszę o kolejny skan. Tutaj skleiłem w jeden obrazek trzy wnioski paszportowe. Prośba o wyjazd do Włoch w 80 roku, prośba o wyjazd do Niemiec Zachodnich w 82 roku i do Austrii też w 82 roku. Za każdym razem Krasnodębski dostał odmowę. Poproszę o następny skan. Tutaj mamy kolejne dwie odmowy. Prośba o wyjazd do Austrii w 82 i w 83 roku. Też dostał odmowy. Poproszę o następny skan. Krasnodębski walczył, to są fragmenty jego pism. W 82 roku napisał do dyrektora Biura Paszportowego Komendy Stołecznej, przepraszam, napisał: odwołuje się stanowczo od decyzji Biura Paszportowego, a w maju 83 roku napisał dla odmiany: stanowczo odwołuję się od negatywnej decyzji w sprawie mojego wyjazdu do Wiednia. Zatem na początku był stanowczy. Potem, poproszę o kolejny skan, brzmiał już trochę słabiej. W sierpniu 83 roku napisał: niniejszym odwołuję się od negatywnej decyzji w sprawie wydania mi paszportu służbowego na wyjazd na konferencję w Wiedniu. Już nie był stanowczy, już nie użył takiego słowa. I nic dziwnego, że miękł, i nic dziwnego, że nie pozwalano mu wyjeżdżać, bo poproszę o kolejny skan. Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę, które widzimy w jego przypadku, podjęło też Biuro Studiów SB. To jest dokument Biura Studiów SB, które też postanowiło zakazać Krasnodębskiemu wyjazdów. Biuro Studiów SB, jak wiemy, jak wielu z Państwa zapewne wie, to była elitarna jednostka komunistycznej służby bezpieczeństwa, ściśle współpracująca z sowieckimi służbami i specjalizująca się w rozbijaniu opozycji, rozbijaniu podziemia od wewnątrz. Pod tym postanowieniem, poproszę o kolejny skan, podpisał się porucznik Burak, którego znajdujemy również w tej książce, Kaczyński i jego pajęczyna. Porucznik Burak, który później awansował, był człowiekiem bardzo sprawnym, niebezpiecznym, powierzano mu bardzo ważne zadania, między innymi osłaniał i chronił Mikołaja Iwanowa, obywatela sowieckiego, który stał się doradcą i inspiratorem poczynań Kornela Morawieckiego, który, jak wiemy, bardzo skutecznie rozbijał opozycję od środka. O tej sprawie, o tym, jak Burak osłaniał Mikołaja Iwanowa, który dzisiaj w Polsce występuje jako polski historyk Mikołaj Iwanow. O tym, jak Burak osłaniał Iwanowa, można przeczytać w książce Kaczyński i jego pajęczyna. Poproszę o następny skan. I co my tutaj widzimy, proszę Państwa? Jak już mówiłem, Krasnodębski miękł i w styczniu 1984 roku napisał list, no, który wypada nazwać błagalnym, list do jednej z najpotężniejszych osób w PRL, czy właściwie, no, niektórzy twierdzą, że do najpotężniejszej, do człowieka, który był najbliższym współpracownikiem komunistycznego przywódcy generała Jaruzelskiego, a niektórzy mówią, że był po prostu lalkarzem, który kierował Jaruzelskim. Chodzi o ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka,
twórcę stanu wojennego. I do Kiszczaka, do ministra generała Kiszczaka, Krasnodębski pisze, już nie pisze, że stanowczo protestuje, ani nie pisze, że protestuje, pisze tak. Pozwalam sobie zwrócić się do pana ministra z uprzejmą prośbą o interwencję w sprawie wydania mi paszportu służbowego na roczny wyjazd do Austrii. Sądzę, iż moja praca przyniosłaby naukowe pożytki nie tylko mnie, ale i ogółowi. Mam też nadzieję, że przyczyniłaby się ona do potwierdzenia dobrej opinii o nauce polskiej za granicą i służyłaby jej propagowaniu. Poproszę o następny skan. To jest końcówka pierwszej strony tego listu. No, on był długi, składał dwustronicowy. Tutaj Krasnodębski zaznacza. Nie potrzebuję też dodawać, że w czasie moich dotychczasowych wyjazdów, ostatni w grudniu 1982 roku, nigdy nie przekroczyłem przepisów PA. I co to znaczy to PA? Poproszę o kolejny skan. Nigdy nie przekroczyłem przepisów paszportowych. Abstrakcyjna problematyka, którą zamierzam się zajmować, daleka jest od spraw bieżących i aktualnych konfliktów. Wszystkie te względy sprawiają, że decyzja władz paszportowych wydaje mi się krzywdząca i nieuzasadniona. Dlatego też ośmielam się prosić pana generała o jej zmianę. Dobrze, poproszę o następny skan, bo tak się składa, że to też nie pomogło. Ten list do Kiszczaka nie pomógł. Przez następny rok Krasnodębski był, mówiąc kolokwialnie, uziemiony w kraju. Pomogło dopiero to, co widzimy tutaj, co pojawiło się rok później, w styczniu 1985 roku. I co to jest? To jest pismo, którego autorem był sam pułkownik Władysław Kuca, szef Biura Studiów SB. Szef Biura Studiów SB, które zwalczało Krasnodębskiego, które pisało, że jego działalność zagraża podstawowym interesom PRL, a jednak w styczniu 1985 roku, 3 lata po tym, jak Biuro Studiów zakazało Krasnodębskiemu wyjazdów, 2 lata później pułkownik Władysław Kuca już nie uważa Krasnodębskiego za wroga. Pisze tak. W związku z ustaniem przyczyn, dla których w 1983 roku wniesione zostało zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych obywatelowi Krasnodębskiemu Zdzisławowi, anulujemy wcześniejsze postanowienie, pozostawiając decyzję wydania paszportu ocenie organu paszportowego. Czyli przyczyny ustały. A jakie to były przyczyny? Poproszę raz jeszcze może naszą dzielną realizatorkę Izę. Nie, o skan numer 17. Wróćmy na chwilę do skanu numer 17, jeśli możemy. To nam pewnie zajmie sekundkę. Tak. Tutaj na tym skanie czytamy, że wyżej wymieniony prowadzi nielegalną działalność wymierzoną w podstawowe interesy polityczne PRL. Czyli w 1983 Krasnodębski był wrogiem prowadzącym działalność wymierzoną w podstawowe interesy PRL, ale w 1985 już nie był, bo przyczyny, jak napisał pułkownik Kuca, ustały. I teraz poproszę o skan numer 23. Interwencja Kucy była skuteczna. Tutaj czytamy, że 2 dni później, po tym jak Kuca wysłał swoje pismo, dyrektor biura paszportowego poinformował MSZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że sprawa wydania paszportu służbowego dla Zdzisława Krasnodębskiego została rozpatrzona pozytywnie. Paszport służbowy zostanie przekazany przez Wydział Paszportów do składnicy paszportów Uniwersytetu Warszawskiego. I teraz już Krasnodębski ze swoim paszportem służbowym mógł wyjeżdżać i wyjeżdżał do krajów niemieckojęzycznych, co robił do krajów niemieckojęzycznych, które nieustannie odwiedzał. Jak wiemy, w Niemczech później, już po upadku komunizmu, profesor Krasnodębski przez całe lata wykładał, zarabiał, dobrze mu się żyło, chociaż równocześnie, jak wiemy, szkalował i szkaluje Niemców, przedstawiając obecnych Niemców jako wrogów Polski.
Na koniec tego wątku poproszę o kolejny skan. Przyjrzyjmy się przez chwilę pułkownikowi Kucy, który pomógł Krasnodębskiemu. Na dole skanu, bo tutaj też mamy skan sklejony z dwóch fragmentów strony, która jest dostępna w katalogu internetowym IPN, strony poświęconej Kucy. Na dole skanu czytamy, że był dyrektorem Biura Studiów SB w latach 82-85, a potem w 89 roku poszedł na etat niejawny, to znaczy, że działał pod przykrywką. I na czym to działanie pod przykrywką polegało? Otóż o tym czytamy na górze. W górnej części skanu, na dole górnej części skanu jest zdanie, w którym czytamy, że w okresie od 18 lipca 89 roku do kwietnia 90 roku działał w grupie operacyjnej w Związku Sowieckim pod przykrywką dyrektora budowy oczyszczalni ścieków w Kłajpedzie. Kuca nie był już w wieku Jamesa Bonda. Był bardzo ważną osobą, byłym dyrektorem Biura Studiów SB, był człowiekiem decyzyjnym, był analitykiem też wysokiej klasy. I nagle, gdy już komunizm upada, komuniści posłali go do Związku Sowieckiego pod przykrywką. Oczywiście komunizm upadał, ale nasze służby, to znaczy nasze, PRL-owskie służby ciągle wtedy jeszcze współdziałały z sowieckimi, więc to na pewno było uzgodnione z sowieckimi towarzyszami. Niestety nie udało mi się ustalić, co Kuca tam wtedy w Związku Sowieckim robił. Bez wątpienia Kuca był człowiekiem równie interesującym jak profesor Zdzisław Krasnodębski. To tyle o Krasnodębskim, o tym, jak w zagadkowy sposób z wroga PRL i Biura Studiów SB współdziałającego z Sowietami nagle stał się ich przyjacielem, a w każdym razie człowiekiem, któremu Biuro Studiów SB w osobie samego pułkownika Kucy postanowiło pomóc i dało mu skrzydła, pozwoliło mu wylecieć znowu w szeroki świat. Teraz przechodzimy do innego pisowskiego ideologa. Poproszę o kolejny skan. Do ministra edukacji Przemysława Czarnka, którego właśnie widzimy. On w tej chwili zasłynął nie tylko jako zaciekły wróg Zachodu, ale także jako hojny rozdawca. Aferę związaną z tym, że Czarnek i inni jego koledzy, ale Czarnek wśród nich szczególnie się odznaczył, rozdają nieruchomości lub dofinansowują nieruchomości swoim ideologicznym kolegom, tę aferę nazwano aferą Villa Plus. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu Gazety Wyborczej. Czytamy w nim, że Fundacja Dumni z Elbląga dostała od ministra Czarnka ponad 2 miliony złotych na posiadłość. Fundacja nazywana przez media enigmatyczną. Prezesem zarządu jest elblążanin Kamil Nowak, przedsiębiorca, a prywatnie kolega z klasy licealnej Krzysztofa Szczuckiego, szefa Rządowego Centrum Legislacji, kierownika Akademii PiS. Nie pytajcie mnie, czym jest Akademia PiS. Nie chcę wiedzieć, są takie rzeczy, których ja również nie chcę wiedzieć, chociaż zasadniczo wolę wiedzieć niż nie wiedzieć. I czytamy, że resort ministra Czarnka przyznał fundacji pana Nowaka ponad 2 miliony złotych, 2 miliony 186 tysięcy złotych na zakup nieruchomości i wyposażenia. Dofinansowanie ma być przeznaczone na 2-hektarową posiadłość z 2 domami, dużym tarasem, wiatą na 3 auta, garażem w bryle budynku, domkiem pszczelarza, punktem widokowym obrośniętym piękną wisterią, 2 stawami i własnym lasem. Na tej to posiadłości, jak czytamy w Gazecie Wyborczej, mieści się dom o powierzchni 514 metrów kwadratowych, który składa się z 10 pokoi i 2 łazienek i 2 kuchni. No pięknie, prawda? Wyborcza postanowiła dotrzeć do... Poproszę o kolejny skan, zaraz to sobie zobaczymy, gdyż Wyborcza postanowiła dotrzeć do Krzysztofa Szczuckiego, szefa Rządowego Centrum Legislacji. Pytano go, czy polecał komukolwiek fundację swojego kolegi Nowaka, który dostał 2 miliony na taką piękną posiadłość. Prezes Szczucki z Rządowego Centrum Legislacji powiedział: Kamil Nowak chodził ze mną do szkoły, do liceum, tego się nie wypieram. I
Powiedział też, że zareklamował wręcz swojego kolegę Kamila Nowaka, beneficjenta hojnie obdarowanego, zareklamował go jako znawcę Chin. Co to znaczy znawca Chin? Czy mowa o jakimś bezstronnym ekspercie? Poproszę o kolejny skan. Zajrzałem do Krajowego Rejestru Sądowego i zobaczyłem, że Kamil Nowak, prezes zarządu Fundacji Dumni z Elbląga, która została obdarowana przez Czarnka 2 milionami na posiadłość, jest też członkiem zarządu i wspólnikiem firmy Asia Consulting. Asia Consulting, jeśli chcemy to czytać z angielska. Co to znaczy? No, jeśli znawca Chin pracuje w firmie konsultingowej związanej z Azją, no to prawdopodobnie jego związki z Chinami są biznesowe. I tu rodzi się pytanie o to, czy on jest takim bezstronnym znawcą Chin. Jak wiemy, mamy w Polsce wielu chińskich agentów wpływu, chińskich propagandzistów, Polaków, ale służących Chinom, którzy się próbują przedstawiać jako sinolodzy, jako znawcy Chin. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z Facebooka pana Nowaka, ponieważ pan Nowak ma stronę na Facebooku, która nazywa się Kamil Nowak Sprawy Chińskie. I tak wygląda, albo do niedawna wyglądał, bo w tej chwili jako zdjęcie profilowe na Facebooku ma inne zdjęcie, na którym jest bardziej zarośnięty. Poproszę o następny skan, to znowu skan z Facebooka pana Kamila Nowaka. Kamil Nowak mówi tutaj, że to jest wpis 2020 roku i Kamil Nowak się chwali, że 5 lat mija od momentu, gdy zaczął z zespołem pracować nad kontraktem firmy Ziaja z chińskim dystrybutorem. Zatem pan Kamil Nowak jest w chińskie sprawy biznesowo uwikłany, nie jest ekspertem bezstronnym. Tu ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale on promował polski biznes w Chinach. No jeżeli firma Ziaja sobie tam w Chinach sprzedaje, to jest dobrze dla polskiej gospodarki. Nie do końca, bo nie jest to do końca dobre dla Polski. Sprzedając Chińczykom, uzależniamy się od pieniędzy naszego wroga, ponieważ Chiny trudno inaczej zakwalifikować. Chiny, jak wiemy, są głównym sojusznikiem i sponsorem Władimira Putina, a ten jest naszym wrogiem bez żadnego wątpienia. No i wątpliwości etyczne natomiast budzi oczywiście to, że Chiny są też bezwzględnym, totalitarnym reżimem, który bogaci się dzięki pracy źle opłacanych wyrobników, często też niewolników w obozach koncentracyjnych. Jest to też reżim ludobójczy, który nęka i morduje Ujgurów, nęka też i prześladuje bardzo brutalnie Tybetańczyków, prześladuje też Chińczyków, którzy się próbują buntować przeciw totalitarnej władzy. Poproszę o następny skan. Mimo tych wszystkich wątpliwości, o których mówiłem, pan Kamil Nowak, jak widzimy, zachwyca się chińską potęgą. Pisze, Chińczycy dominują świat, a ja pomagam im stawiać fabrykę w Poznaniu. Więc to taki zachwyt czynny nawet. Domyślam się, że tutaj pan Kamil też mówi o jakimś swoim zaangażowaniu biznesowym w chińskie sprawy w Polsce. I poproszę o następny skan. Ten wpis mnie poraził. To jest wpis, w którym pan Kamil Nowak udostępnia post Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej Oddział Warszawski. Czytamy tutaj w tym wpisie z 2020 roku, że Chiny otrząsnęły się z koronawirusa. Jak wiemy, nie otrząsnęły się do dziś. Produkt krajowy brutto chiński idzie w górę o 4,9%, że Chiny mogą być jedyne w gronie państw najbogatszych z takim wzrostem. I do tego pan Kamil Nowak dopisuje swój komentarz. No to chyba trzeba jednak nauczyć się mądrze współpracować z czerwonym smokiem. To wszystko jest okraszone zdjęciem zbrodniczego dyktatora Xi Jinpinga i ja się zastanawiam, jak byśmy zareagowali, gdyby na przykład ktoś nam pokazał takie zdjęcie z Hitlerem i napisał, że trzeba się nauczyć współpracować z brunatnym wilkiem.
z brunatnym nazistowskim wilkiem. Chiński totalitarny reżim też ma na sumieniu miliony ofiar i tak jak mówiłem, prowadzi działania ludobójcze. Poproszę o następny skan. Tutaj widzimy, jak pan Kamil Nowak, ucięło nam go niestety, nie wiem dlaczego dzisiaj nam tak przycina skany od góry i od dołu, dawno nie mieliśmy tego problemu, ale widzimy tutaj, że pan Kamil Nowak udostępnił na swoim profilu chińskiego agenta wpływu Radosława Pyfla, który reklamuje swoje publikacje. Dowiedz się, jak skutecznie robić interesy z Chińczykami, biznes w Chinach, czyli promuje tutaj wiązanie się biznesowe z głównym sojusznikiem Putina, z totalitarnym, zbrodniczym reżimem. I na górze pan Kamil Nowak sam od siebie, bo nie tylko tutaj udostępnia, ale udostępnia z komentarzem, więc w tym komentarzu sam od siebie dodaje, jak to fajnie jest robić biznesy z Chińczykami, pisze tak. Wprowadziłem do Chin polskie marki kosmetyczne, najważniejsze było w tym wszystkim dużo pić, jeść i chodzić na karaoke. No pan Kamil sobie jadł i pił, a w chińskich obozach koncentracyjnych ludzie głodują i cierpią, harując ponad siły. Pan Kamil Nowak, hojnie obdarowany przez Czarnka, który dał mu 2 miliony na posiadłość, hojnie obdarowany przez polskiego ministra edukacji, pan Kamil Nowak, świadczy też Chińczykom usługi drobniejsze. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy wpis, w którym pan Kamil Nowak reklamuje ofertę pracy w chińskiej firmie telefonowej Xiaomi. Jak wiemy, Chińczycy wykorzystują swoje telefony do szpiegowania, a także na przykład wprowadzają filtry w telefonach, które filtrują informacje, utrudniają surfowanie, to znaczy sprawiają, że ktoś, kto poszukuje jakiejś informacji w internecie, nie dostanie informacji, która byłaby niekorzystna dla chińskiego reżimu. Mówiliśmy o tym z Sylwią Czubkowską. W Polsce jeszcze te mechanizmy nie są aktywowane. Ta cenzura wewnątrz telefonu dotyczy Chińczyków, ale w każdej chwili mogą zostać aktywowane. Poproszę o kolejny skan. Nic więc dziwnego, że z tym wszystkim pan Kamil próbuje prześmiewać walkę z chińską agenturą. Mówi o amerykańskim naukowcu, który stanie przed sądem za ukrywanie powiązań z chińską uczelnią i pan Nowak pyta, czy mi też grozi więzienie za ukrywanie pracy na czarno podczas studiów w mieście Wuhan. No cóż, może nie przypadkiem tutaj takie pytania sobie zadaje pan Kamil Nowak, o tym za chwilę, ale najpierw sprawdźmy, kiedy on w tych Chinach studiował. Odpowiedź znajdujemy w serwisie LinkedIn, w serwisie społecznościowym dla profesjonalistów, gdzie pan Kamil Nowak napisał, że studiował w Chinach w latach 2008-2009. Poproszę o następny skan. To jest znowu wpis z profilu facebookowego ze strony pana Kamila, Kamil Nowak, sprawy chińskie. Widzimy go tutaj, jak ściska rękę jakiemuś chińskiemu dygnitarzowi. Wszystko się odbywa, jeśli dobrze widzę, na estradzie, na scenie, podczas jakiejś imprezy stanowiącej część większego przedsięwzięcia, większej reżimowej, propagandowej imprezy chińskiej, nazywającej się China Expo Poland. Stąd wiemy, że się to odbyło w Polsce. Co to była za impreza i dlaczego dygnitarz ściskał rękę pana Kamila? Poproszę o kolejny skan. Otóż chodziło o wielki konkurs ze znajomości języka chińskiego. Rok 2012 to był i pan Kamil wszedł do finału tego konkursu, w związku z czym dostał nagrodę 5000 zł. I tu można westchnąć, powiedzieć, to były skromne początki, no bo teraz bierze ponad 2 miliony od Czarnka, a i pewnie dobrze też zarabia, służąc Chińczykom biznesowo i propagandowo.
No, ale to były właśnie początki. No, nie zawsze się zaczyna od milionów. I o ile dobrze widzę, to nie było to takie sobie całkiem niewinne 5000 zł, od tylko taka nagroda w konkursie znajomości języka chińskiego. Poproszę o kolejny skan. Tutaj na tym skanie widzimy organizatorów konkursu. Jest wśród nich ambasada chińskiego reżimu w Polsce, jest też niestety ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, bo niestety również poprzednie rządy, rządy Platformy, spoglądały na Chiny przychylnym okiem. Mam nadzieję, że jeśli Platforma wróci do władzy, to to się zmieni, chyba musi się zmienić, skoro Chiny są głównym sojusznikiem i sponsorem Putina. I wśród partnerów tej imprezy, którzy jej patronowali, znajdujemy Instytut Konfucjusza w Poznaniu, Instytut Konfucjusza w Krakowie, Instytut Konfucjusza w Opolu, znajdujemy też uniwersytety, na których zagnieździły się Instytuty Konfucjusza. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że Instytuty Konfucjusza to placówki propagandowo-wywiadowcze. Na Zachodzie są zamykane, z Belgii wydalono dyrektora Instytutu Konfucjusza w związku z podejrzeniem szpiegostwa. W Polsce niestety one kwitną. I wśród patronów widzimy także China Radio International, agencję informacyjną Xinhua, chińską telewizję centralną CCTV, People's Daily China, jeśli dobrze pamiętam, to jest to po prostu główna reżimowa gazeta Renmin Zhipao, tak się nazywa po angielsku, jeśli dobrze pamiętam. Portal internetowy dla Chińczyków w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc, widzimy tutaj media reżimowo-propagandowe, które kłamią w służbie tego zbrodniczego reżimu. Tak wygląda kariera, tak wygląda ścieżka człowieka, tak wygląda działalność człowieka, któremu minister Czarnek postanowił przekazać ponad 2 miliony złotych na zakup pięknej posiadłości z wielkim domem. Zachodzę w głowę, co ich połączyło. Czy tylko wrogość wobec Zachodu, czysto ideologiczna, no bo jak wiadomo, Chiny są wrogiem Zachodu, no i Czarnek też Zachodu nie lubi i zwalcza wartości zachodnie, takie jak tolerancja, akceptacja dla inności. Czarnek jest też, zawsze był zaciekłym wrogiem Ukrainy i Ukraińców. Wielokrotnie o tym tutaj mówiliśmy, o jego dokonaniach jeszcze jako wojewody lubelskiego, i mówiliśmy też o tym, jak bardzo Czarnek przez lata był chwalony przez media Kremla w Rosji, gdzie można było poczytać sobie o tym, że w Polsce jest taki rycerz, który walczy ze zgniłym genderem, ze zgniłym LGBT, z Ukraińcami. Co ich połączyło? Być może połączyło ich to samo, co połączyło Xi Jinpinga z Putinem. Będziemy się panu Kamilowi przyglądać. Człowiek przedsiębiorczy i zdolny, zasługuje na naszą uwagę. A teraz przechodzimy już do ostatniego bohatera dzisiejszego wieczoru. Oto on. To właśnie on. Przemysław Żurawski-Welgrajewski, takie ma złożone nazwisko. PiS-owiec na tle kolorów, które PiS bardzo kocha, czyli biel, czerwień i błękit. Tak, to są kolory logo PiS i to są też kolory flagi Rosji. Jakoś tak się złożyło. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy sobie przypomnieli, kim jest Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Czytamy tutaj połączyłem dwa skany, jeden ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, ze strony internetowej prezydenta Dudy, a drugi skan po prostu z Wikipedii. Czytamy tutaj, że doktor habilitowany Przemysław Żurawski-Welgrajewski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W 1992 roku był pracownikiem Biura Ministra Obrony Narodowej do spraw Polityki Obronnej. Bardzo ważna funkcja.
w latach 95-96 był pracownikiem Biura Pełnomocnika Rządu do spraw integracji europejskiej i pomocy zagranicznej. W latach 96-2001 analityk Instytutu Europejskiego w Łodzi. W latach 2005-2006 ekspert w Parlamencie Europejskim, gdzie był odpowiedzialny za monitorowanie polityki wschodniej. W latach 2006-2009 wizytujący profesor, czyli udzielający gościnnych wykładów w Białoruskim Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie, czyli tam, gdzie studiowała białoruska opozycja walcząca z Łukaszenką. W Wikipedii czytamy też, że w 2014 roku Przemysław Żurawski-Welgrajewski został członkiem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Kolejna ważna funkcja, no bo niestety Prawo i Sprawiedliwość rządzi naszym krajem i realizuje swoje antyzachodnie programy. A w 2015 roku pan Żurawski-Welgrajewski został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zasiadł również w gabinecie politycznym ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, a w grudniu 2021 roku został powołany na przewodniczącego Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie. Zatem mówimy o kimś, kto jest szefem Prezydenckiej Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności. O człowieku, który pełnił bardzo ważne funkcje i nadal te funkcje pełni. No cóż, a co on robi? Jakie idee ten człowiek, jak widać głęboko wykształcony, szerzy? Poproszę o kolejny skan. To, co widzimy na górze, to jest tweet Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. To jest tweet z czerwca 2021 roku, czyli no z grubsza pół roku przed rozpoczęciem inwazji, no 8 miesięcy przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Czytamy tutaj, że teza o prorosyjskości Trumpa i odwrotnej postawie Bidena została zweryfikowana negatywnie. Tłumacząc to na prostszy język, pan Przemysław Żurawski-Welgrajewski mówi nam, że Trump nie jest prorosyjski i mówi nam, że Biden nie jest antyrosyjski, antykremlowski. No dzisiejszy dzień tym przemyśleniom głębokiego analityka Żurawskiego-Welgrajewskiego zadał absolutnie kłam, kiedy widzieliśmy, jak odważnie prezydent Biden wsparł atakowaną Ukrainę, przyjeżdżając do Kijowa i pokazując całemu światu, że nikt się nie boi ofensywy lutowej Putina, zadając potężny cios propagandowy i polityczny kremlowskiemu reżimowi. I tu warto przypomnieć, że gdy czołgi Putina grzały silniki, żeby zaatakować Ukrainę, 30 stycznia 2022 roku wychwalany przez Żurawskiego-Welgrajewskiego prezydent Donald Trump powiedział, że Joe Biden powinien wysłać wojsko raczej na granicę z Meksykiem przeciwko Meksykowi, przeciwko meksykańskim imigrantom, zamiast wspierać Ukrainę. To tak tylko dla przypomnienia. Poproszę o następny skan. Skan, który już tutaj pokazywałem w zeszłym tygodniu, to jest zdjęcie z ekranu terminala komputera Archiwum Cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie czytamy, że akta paszportowe, esbeckie akta paszportowe Żurawskiego-Welgrajewskiego z czasów PRL są dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej. Chciałem je zamówić na takiej samej zasadzie, z tego samego powodu, dla którego zamówiłem teczkę paszportową Krasnodębskiego. Chciałem się dowiedzieć, chciałem poznać przeszłość człowieka, który mówi rzecz, jakby to powiedzieć, mało związane z rzeczywistością i szkodliwe dla polskiej racji stanu. Chciałem poznać tę przeszłość, bo pomyślałem, że może w niej znajdę jakieś przyczyny, dla których Żurawski-Welgrajewski robi to, co robi.
i postanowiłem zamówić te akta. Przeczytałem, że one mają sygnaturę IPN LD 533469359, początek IPN LD, który tutaj widać na tym skanie, oznacza, że znajdują się w łódzkim oddziale IPN. Czytamy tutaj na tym skanie, że to są akta paszportowe Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego, zgadza się imię, nazwisko, drugie nazwisko, data urodzenia. Czytamy, że akta te zostały przekazane do IPN przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. To logiczne, bo SB była częścią, formalnie była częścią Milicji Obywatelskiej. Milicja się przekształciła w policję, więc policja przejęła część akt esbeckich i potem je przekazała do IPN. Czytamy też, że akta zostały przejęte na podstawie prawnej, zgodnie z ustawą, więc dowiadujemy się tutaj, że IPN te akta przejął. Łódzki IPN przejął od policji akta paszportowe Żurawskiego-Welgrajewskiego. Zatem powinny być dostępne dla badaczy. I tak jak mówiłem tydzień temu, poproszę o kolejny skan. Gdy zamówiłem te akta, dostałem pismo z IPN, w którym przeczytałem, że materiały archiwalne o sygnaturze IPN LD 533469359 nie zostały przejęte przez oddziałowe archiwum IPN w Łodzi. Czyli archiwum cyfrowe Instytutu Pamięci Narodowej informuje mnie, że łódzki IPN te dokumenty ma i je przejął, ale potem jak ja je chcę zamówić, to się dowiaduje, że łódzki IPN tych dokumentów nie przejął. Ja na to pismo, cokolwiek zaskakujące z oczywistych przyczyn, odpisałem. Poproszę o następny skan. To jest e-mail, który wysłałem do Instytutu Pamięci Narodowej. Napisałem: z tego, że materiały posiadają sygnaturę IPN LD, wnioskuję jednak, że kiedyś się znajdowały w gestii łódzkiego IPN. No bo wziąłem za dobrą monetę odpowiedź, że ich tam nie ma. Ale jeśli mają sygnaturę łódzkiego IPN, to kiedyś musiały w tym łódzkim IPN być, żeby tę sygnaturę dostać. Załączyłem do tego maila skan, który Państwo widzieli przed chwilą, czyli skan z archiwum cyfrowego IPN, gdzie jest napisane, że te dokumenty w IPN są. Zapytałem, co to wszystko znaczy? Zapytałem, czy to znaczy, że łódzki oddział IPN przez jakiś czas posiadał wyżej wymienione materiały, czyli akta paszportowe Żurawskiego-Welgrajewskiego, potem przekazał je komuś innemu, a później nie przejął ich z powrotem? Jeśli tak, to komu łódzki oddział IPN przekazał te materiały? Przekazał teczkę paszportową Żurawskiego-Welgrajewskiego? Zapytałem w mailu. Zapytałem, czy przekazał tę teczkę jakiejś innej jednostce IPN, a może przekazał je Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, względnie Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, względnie Służbie Wywiadu Wojskowego, czy też jakiejś jeszcze innej instytucji. No i czekam sobie na odpowiedź na to pytanie. Tymczasem do dyskusji włączył się sam Przemysław Żurawski-Welgrajewski, który pod transmisją z zeszłego tygodnia zamieścił swój własny komentarz w serwisie YouTube. To jest ten komentarz. Napisał tak: wyjaśnienie tej tajemniczej historii, tej znikającej teczki, wyjaśnienie tej tajemniczej historii jest bardzo proste. Po raz pierwszy złożyłem wniosek paszportowy w 1991 roku w związku z moim wyjazdem na Oxford. Redaktor Piątek zatem kłamie, zmyślając moje tajemnicze podróże przed 90 rokiem, gdyż w czasach PRL nigdzie nigdy z kraju nie wyjeżdżałem, nie posiadałem też paszportu. Teczka jest pusta z tego właśnie powodu. Nie ma żadnych moich akt paszportowych z czasów PRL, zatem IPN nie miał czego przejmować. No i jak widać, on tutaj sam sobie przeczy. Najpierw twierdzi, że IPN nie przejął tej teczki, bo jej nie ma, a potem nagle stwierdził, że ta teczka jest, ale jest pusta. No, proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak pusta teczka paszportowa. Nigdy się z czymś takim nie zetknąłem. Odpisałem. Poproszę o kolejny skan. Mogą sobie zresztą Państwo znaleźć w serwisie YouTube moją odpowiedź pod poprzednią transmisją. Napisałem, że wersja
Żurawskiego, Welgrajewskiego nie trzyma się faktów i logiki. Po pierwsze, teczka posiada sygnaturę IPN, więc musiał ją IPN przejąć. Po drugie, IPN nie zajmuje się dokumentami powstałymi po 90 roku, więc jeśli IPN zajmował się teczką paszportową Żurawskiego, Welgrajewskiego, to musiała zawierać dokumenty powstałe przed 91 rokiem, musiała zawierać dokumenty dotyczące wyjazdów zagranicznych albo starań Żurawskiego, Welgrajewskiego o zgodę na takie wyjazdy. Po trzecie, nie było czegoś takiego jak pusta teczka paszportowa konkretnego obywatela, która sobie czekała na jakieś akta mogące powstać dopiero w przyszłości, gdyby obywatela ogarnęła chęć podróżowania. Teczkę paszportową zakładano, gdy ktoś zaczynał się ubiegać o swój pierwszy wyjazd. Zatem jeśli ta teczka powstała, to znaczy, że Żurawski, Welgrajewski co najmniej ubiegał się o jakiś wyjazd, nawet jeśli go nie dostał. No i tak nie do końca byłem, nawet jeśli nie dostał zgody na ten wyjazd. No i tak nie do końca byłem pewien, czy to na pewno Żurawski, Welgrajewski do mnie pisze. Widziałem, że pisze użytkownik kanału, który się nazywa Przemysław Żurawski, Welgrajewski, ale ktoś mógł Żurawskiemu, Welgrajewskiemu zrobić psikusa. Mamy różnych trolli, żartownisiów, pranksterów, jak to się dzisiaj mówi. Ale moje wątpliwości się rozwiały, ponieważ Żurawski, Welgrajewski zaczął mnie atakować także na Twitterze. Poproszę o kolejny skan. Tutaj w odpowiedzi na mój tweet, gdzie go zapytałem, czy to on skomentował mój film na YouTube, czy przypadkiem ktoś się nie podszył. Żurawski, Welgrajewski odpisał tak, tak to ja. Zatem Przemysław Żurawski, Welgrajewski ma swój własny kanał na YouTube. Postanowiłem sprawdzić, co jest w tym kanale. Poproszę o kolejny skan. I co się okazało? Okazało się, że Przemysław Żurawski-Welgrajewski zamieścił tam tylko jeden filmik, krótki filmik pokazujący francuskich żołnierzy z czasu I wojny światowej, a poza tym ten kanał służy Żurawskiemu lub Welgrajewskiemu. Służy Żurawskiemu, Welgrajewskiemu do subskrybowania innych kanałów. Subskrybując kanał, jak większość z Państwa wie, dostajemy powiadomienia o nowych filmach z tego kanału, one nam się wyświetlają, czyli to się robi w przypadku kanałów, którymi jesteśmy szczególnie zainteresowani. I co się okazało? To, co widzimy właśnie, to są kanały subskrybowane przez Żurawskiego, Welgrajewskiego, szefa Prezydenckiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Okazało się, że one wszystkie są rosyjskie. Jest ich 8 i wszystkie są rosyjskie. I są to kanały przedstawiające filmiki głupie. W rodzaju tych, które są bardzo powszechne w serwisie YouTube, prawda? Ktoś tam, prawda, pokazuje, jak można zastąpić gwóźdź zapałkami, ktoś inny miesza proszek do prania z proszkiem do pieczenia i patrzy, co z tego wyniknie. To nie są kanały, z których, które mogłyby posłużyć do tego, żeby poznać lepiej rosyjskie społeczeństwo. To nie są kanały, które mogłyby też posłużyć szlifowaniu języka, no bo język jest, język rosyjski używany na tych kanałach przeważnie jest dosyć prosty. No zaskoczyło mnie to. Oczywiście o gustach nie ma co dyskutować. No może pan Żurawski, Welgrajewski po prostu lubi głupie filmiki. Ale zdziwiło mnie to, że one są wszystkie, te kanały, rosyjskie. I postanowiłem sprawdzić, jak to jest u naszych polityków, którzy mają kanały na YouTube, a także u ekspertów od spraw polityki międzynarodowej, także polityki wschodniej, tych, którzy się wypowiadają na temat Rosji. Sprawdziłem różne kanały Andrzeja Dudy, Donalda Tuska, wspomnianego dzisiaj Zdzisława Krasnodębskiego, innego zajadłego pisowca Ryszarda Legutki, Romualda Szeremietiewa, Radka Sikorskiego, Romana Giertycha, Piotra Zychowicza, historyka, który też dużo pisze o tematyce wschodniej,
Przemysława Witkowskiego, zapewne Państwu znanego eksperta od spraw rosyjskiej, od eksperta od rosyjskiej infiltracji w Polsce, również Jacka Bartosiaka, o którym wielokrotnie tutaj mówiłem, samozwańczego eksperta od geopolityki. I nigdzie u nikogo takiej sytuacji nie znalazłem, żeby wszystkie subskrybowane kanały były rosyjskie. Nie znalazłem tego nawet u Michaiła Chodorkowskiego, który bez wątpienia, który jest żyjącym na emigracji rosyjskim specjalistą od Rosji. Wejdźmy sobie przykładowo na jeden z tych kanałów. Poproszę o kolejny skan. Ten się nazywa Banana Show. Jak widzimy, pisany jest cyrylicą. I poproszę o filmik, który zgraliśmy z tego kanału, taki przykładowy filmik pokazujący, jaka tam się znajduje zawartość, co obserwuje i co subskrybuje Przemysław Żurawski-Welgrajewski. В первую банку решил просто стрельнуть, чтобы проверить, смогут ли шарики ее пробить. Tak, to co widzieliśmy to eksperyment polegający na rozstrzeliwaniu puszki Coca-Coli. Ktoś mógłby pomyśleć, że tutaj chodzi o kwestie propagandowe. Być może trochę też strzelamy z ruskiego kałacha albo jakiejś namiastki kałacha do wrogiej amerykańskiej Coca-Coli. Jednak i być może ktoś mógłby pomyśleć, że no, ekspert do spraw obronności kraju musi monitorować, jak Rosjanie walczą bronią palną z puszkami Coca-Coli. Choćby w ramach monitorowania rosyjskiej propagandy, jednak ogromna większość tych materiałów, no nie da się ich w żaden sposób zakwalifikować jako politycznych. Poproszę o kolejny skan. Już nie będę pokazywał filmiku, pokażę tylko skan nagłówka. To jest materiał zatytułowany Jak zdjęła terrarium dla muchy, czyli jak zrobić terrarium dla muchy. Tak, żeby mucha w tym terrarium długo wyżyła. Poproszę o następny skan. Sprawdziłem oczywiście w bebechach internetu, co to jest za kanał. Okazało się, że jest on oczywiście zarejestrowany w Rosji. Widać to na samym dole skanu małymi literkami jest napisane Russia po angielsku. Pogrzebałem dalej, nie będę tutaj Państwa zarzucał skanami. Wiem, że twórcami tego kanału są najprawdopodobniej bracia, bo mają to samo nazwisko, Aleksandr i Paweł Uskow ze wschodniej Syberii. Jeden z nich, Aleksandr, jest związany z subkulturą gangów motocyklowych. Jak wiemy, gorąco wspieraną przez Putina i gorąco wspierającą Putina. Wystarczy przypomnieć prowokacyjne przejazdy rosyjskiego gangu motocyklowego Nocne Wilki. Poproszę o kolejny skan. Tutaj sprawdziłem kolejny z kanałów subskrybowanych przez Żurawskiego-Welgrajewskiego. Kanał Szto Jesli. I okazało się, że on też jest zarejestrowany w Rosji. Malutkie literki na dole skanu po prawej stronie, słowo Russia. Poproszę o następny skan. Sprawdziłem kanał Mind TV. Okazało się, że on też jest zarejestrowany w Rosji. To są te maleńkie literki po prawej stronie skanu na dole. Aczkolwiek jego założyciel działa w Mołdawii, gdzie się przedstawia jako Aleksandru Mindru, czyli ma nazwisko rumuńskie, ale tutaj na tym kanale pisze o sobie jako Aleksandr. Poproszę o następny skan. Sprawdziłem również kanał Tops Dops, obserwowany, subskrybowany przez Żurawskiego-Welgrajewskiego. Na nim się znajduje trochę materiałów wyglądających na koreańskie, ale pisane po angielsku. No ale poza nimi inne materiały są rosyjskojęzyczne. Jak widać, twórcy kanału tutaj też posługują się cyrylicą. Na górze widzimy
jeden z filmików reklamowany tytułem Vokak my paszutili za 0 rubliej, czyli jak nam się udało zażartować za 0 rubli. Dla odmiany ten kanał, choć rosyjskojęzyczny, jest zarejestrowany w Austrii. Następny kanał, poproszę o kolejny skan, Damir CH, jest bardzo tajemniczy, nie wiem gdzie jest zarejestrowany, nie wiem gdzie jest zarejestrowany, nie wiem gdzie on działa, nie wiem gdzie, nie wiem nawet gdzie właściciel zarejestrował sobie skrzynkę kontaktową, ale też jest rosyjskojęzyczny. I poproszę o następny skan, to jest kanał YouFact, który dla odmiany jest założony, czy przynajmniej się kontaktuje przez skrzynkę mailową założoną w Stanach Zjednoczonych, chociaż też jak widzimy jest rosyjskojęzyczny. Poproszę o następny skan. Kiedy się wejdzie znowu w bebechy tego kanału, to widzimy, że autor kanału nazywa się Maksim Sulimow. Poproszę o następny skan. I to jest właśnie pan Maksim Sulimow, który się chwali, że jest wspaniałym wideoblogerem, zdobywa nagrody, że kieruje grupą 30 ludzi w różnych miejscach planety Ziemia działających. I pan Maksim Sulimow chwali się też, że współpracuje z rosyjskim Ministerstwem Edukacji, które organizuje międzynarodowy konkurs Szkoła Blogerów. Międzynarodowy, organizowany lub współorganizowany przez rosyjskie Ministerstwo Edukacji. Możemy się więc domyślić, że chodzi tutaj w jakiejś mierze o szkołę propagandowych blogerów. Poproszę o następny skan. Kolejny kanał, jeśli chodzi o zawartość wizualną i materiały wideo, wygląda trochę lepiej. Nazywa się Kakao Time. Time zawiera dość pomysłowe animacje. Gdy jednak pogrzebiemy głębiej, to okazuje się, że nie wszystko jest takie sympatyczne. Poproszę o kolejny skan. W internetowych bebechach tego kanału czytam, że jego twórcami są Paweł i Anastazja. Tak o sobie piszą po angielsku, a niżej po rosyjsku piszą o sobie Pasza i Nastia, czyli zdrobnieniami. Kim oni są? Otóż na tej stronie znajduje się też link, na samym dole widzimy link do strony internetowej Kakao Time. Poproszę o kolejny skan. I tam znajdujemy Pawła Nikołajewa i Anastasję Nikołajewą jako współtwórców tego kanału. Widzimy ich właśnie po lewej Paweł, po prawej Anastasja. I tak się składa, że Pawła Nikołajewa znajdujemy też w rosyjskim serwisie społecznościowym WKontakcie. Poproszę o kolejny skan. Gdzie on tutaj się przedstawia jako mąż Anastasji Nikołajewej, jest związany ze firmą Kakao Time, ze studiem produkcyjnym Kakao Time i z kanałem YouTube subskrybowanym przez Żurawskiego Welgrajewskiego, a na dole pochwalił się także swoją służbą wojskową. Poproszę o kolejny skan. To jest powiększenie. Na górze widzimy powiększenie tej informacji. Pan artysta chwali się, że służył w wojsku, co w Rosji nie jest niczym niezwykłym, ale jest wojsko i wojsko. Podaje bowiem, że służył, jak widzimy, w jednostce wojskowej 33790 CUSRWSN. To widzimy na górze skanu, to jest fragment informacji, którą on zamieścił na swoim koncie społecznościowym, a na dole widzimy fragment innej strony internetowej, która informuje nas, czym jest ten CUSRWSN. Otóż chodzi o Centralny Węzeł Łączności Strategicznych Sił Rakietowych Federacji Rosyjskiej. Poproszę o kolejny skan. Tu jest właśnie kolejny fragment tej strony internetowej, na którym ten skrót jest jeszcze bardziej rozwinięty. Dowiadujemy się, że właśnie chodzi nie tylko o Centralny Węzeł Łączności, ale o Centralny Węzeł Łączności Strategicznych Sił Rakietowych Rosji. No i cóż, no Rosja ma wielu sprawnych artystów,
ale nie każdy z nich służył w centralnym węźle łączności sił rakietowych Rosji. Ponieważ czas nam się kończy, miałem jeszcze parę skanów, ale przeskoczymy może od razu do skanu numer 68, do skanu ostatniego. To po to, żeby Państwu uzmysłowić, że ja tutaj nie tępię w żaden sposób oglądania głupot na YouTube, ani oglądania materiałów rosyjskich. Widzę tylko bardzo dziwną sytuację, polegającą na tym, że szef Prezydenckiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności ogląda, subskrybuje wręcz wyłącznie takie kanały, a subskrybowanie, tak jak tutaj Państwo widzą, gdyby ktoś mi nie wierzył, przypomnę, oznacza, nie oznacza, że się tylko coś po prostu ogląda, oznacza, że się wypatruje, wyczekuje każdego nowego materiału, każdego nowego filmu. Po to się subskrybuje, żeby dostawać powiadomienia. I tak się zastanawiam, na co tak pan Żurawski-Welgrajewski czeka. Dlaczego mu aż tak bardzo zależy na tym, żeby dowiadywać się o każdym z tych głupich filmików pokazywanych przez 8 rosyjskich głupich kanałów YouTube. To jest sytuacja, która na pewno wprawiłaby w zamyślenie pracowników naszego kontrwywiadu, gdybyśmy kontrwywiad mieli. Tym bardziej, że jak widzieliśmy, dwa z tych kanałów robią osoby dosyć intrygujące. Były żołnierz Centralnego Węzła Łączności Strategicznych Sił Rakietowych Rosji, a także działający na całym świecie bloger współpracujący z rosyjskim Ministerstwem Edukacji, z rosyjskim rządem. Muszę kończyć, bo właśnie zaczyna się prawoteka. Trochę dzisiaj tych skanów było. Gorąco Wam dziękuję i zapraszam serdecznie za tydzień. Reset Obywatelski.